Witam wszystkich z tej strony Drolo, w kolejnym odcinku z Hardline 4 na lokacji Kaiser Redux jako Kenia Ugandan Free State, czyli wolne państwo kenio-ugandyjskie. Ostatnim odcinku wybuchła kolejna wojna z Mau Mau, powrócił on. I w ogóle myślałem, że to jest memowa ścieżka, ale widzę, że tutaj zmienili to, żeby już nie była memową aż tak bardzo. No na samym początku wiadomo, że oni muszą zostać pokonani. Okej, w takim razie my tutaj bierzemy. Niestety, ale what? Co się stało? Dosłownie nam front zanikł. Dosłownie w tym samym momencie. Okej, tutaj. Teraz odłączymy od tego i zobaczmy. Okay, więc ten front tutaj, a ten front tutaj. No i musicie to zaatakować. No na nasze nieszczęście. Na nasze nieszczęście część tutaj nas nie walczy. Możemy tutaj sobie trochę pomóc. Nie będziemy grać jako Uganda, ale widzimy, że właśnie Uganda nam się wyzwoliła. Gdzie jest część naszej dywizji? A tutaj. Okej. No to możemy mieć pewien problem, który nazywa się Uganda. Teraz dwie dywizje tutaj. Tutaj niech jedna dywizja pójdzie i idzie tu, wy wchodźcie do stolicy. Wy tutaj chodzicie. Dobra, niech tutaj wyjdą. No wiadomo, że oni by wyszli, tylko że nadal się nazywamy kenijsko-ugandyjskie, a tutaj się Buganda nam pojawiła. No, tak to właśnie wygląda, kiedy się rozwala cały ten Middle Africa. Zgaduję, że niedługo też nas wywali. I pytanie jest takie, ile musimy Mau Mau zjąć? Musimy 20%, to znaczy, że tak naprawdę aż tak dużo nie musimy zrobić. Okej. Dobra, więc w międzyczasie po prostu tutaj przejmą terytoria. To jest chyba bardziej nasze terytorium niż wasze. Ale widzę, że właśnie zdają z tego zajęli, okej. Może tak pójdziecie. Tutaj w tym modzie to Afryka to jest po prostu raj dla mikro. Okej, co to jest za peace conference? Taki się kończył. Okej. Dobra, czyli totalnie się South Africa rozwaliło i teraz. I teraz jest dużo takich pojedynczych. No tutaj się takie. Dobra. Znowu, ile razy musi nam po prostu. Okej, wy tutaj już nie walczycie z nimi. Ile razy my po prostu będziemy po prostu teleportowani przez to. Okej. Dajcie mega agresywne. Niech tutaj się rozchodzą. I my znowu musimy to podbić. Najmniej z Bugandą nie walczymy, to jest plus. Ale za chwilę będziemy z Guringą się walczyć. A Guringa już taka prosta nie jest. Okej. Zajmijcie się tymi. Najpierw mało chcę pokonać. Ty, przestań atakować. Dosłownie masz się bronić. Wy możecie na przykład pójść i pomóc. No, potrzebujemy pomoc do Guringi, ale wydaje mi się, że nasz główny sojusznik trochę może będzie czekać. Więc póki co nie możemy mieć żadnych wsparcia. Chociaż niektórzy widzą, że wysyłają nam wsparcie. Okej. Mało. Nie,
Wy nie atakujcie ich. Wy... Mówię, nie atakujcie ich. Nie ma sensu atakowanie Guringi na obecnym stanie, ponieważ ona ma zbyt dobre dywizje. Najwyżej możemy o tak wejść, ponieważ jest pusta prowincja. Wiecie co, może nam się uda ogarnąć ten front, ponieważ mi też się nie podoba to, jak to wygląda. Może się uda nam tutaj okrążyć. Okej, tutaj ktoś chodzi. No. Może się uda nam tutaj okrążyć ich, ale już się udało w miarę. Więc jeżeli chcecie, to teraz możecie tutaj podatakować ich. Są okrążeni. A tutaj na przykład niech ktoś pójdzie i zajmie się tym, no właśnie. Ponieważ to teraz my jesteśmy okrążeni. No właśnie. Teraz to nas okrążyli. A może się uda to przejść? Okej. No i właśnie o tym mówiłem, że Uringi na tym to polega. Okej, weszli w Zanzibar. Nie sądziłem, że będą chcieli Zanzibar tutaj nam zaatakować. Okej. Wyjdźcie tu. O nie, pokonali Zanzibar. Nie. Okej, wreszcie może wejdziemy do ich stolicy. Jak nikt nie będzie się wycofywać. Mam jakieś dywizje, które mogą tutaj powstrzymać ich. Okej. Tak, tak wygląda mikro. Okej, wycofaj się. Nie wiem, czy się uda nam okrążyć tą dywizję. Okej, niech się wycofa. Wy nie musicie atakować. Wy atakujcie. Wy atakujcie. Musimy zdobyć wreszcie tą stolicę. Nie jest to najlepsze państwo, ponieważ przez dłuższy czas nie dostaniemy wsparcia. Przez to, że jeszcze mamy Mau-Mau, które tutaj na pewno będzie chciał nas trochę... Wiki War Support, o Jezu, nie widziałem tego, a to naprawdę to by się przydało. To na pewno by się tutaj trochę przydało to wysyłać. Okej. Niestety, zanim nam się tam uda cokolwiek ogarnąć, to trochę minie czasu. Okej. Idziesz. No, Guringia ma wyjątkowo dużo dywizji, więc... O, uda nam się wypchnąć, a to tak naprawdę to w sumie miałem, żeby tutaj przypiąć ich. Przygwoździć, o. To jest dobre. Bo pint to jest przygwoździć. Okej. Powoli się tutaj udaje nam ogarnąć. Ale dosłownie mało tutaj sobie bardzo, ale to dobrze radzi. Żadnych fabryk nie mamy. My to ledwo co produkujemy jakiekolwiek karabiny. Okej. Okay. Co? To muszę zobaczyć sobie resztę dywizji. Kto dokładnie jest przypięty do tego? A wiecie co? Mnie to zbytnio nie obchodzi. Wy po prostu zaatakujcie stolicę i zajmijcie się tym.
Okej, wy tutaj jesteście, ale by się przydało to wsparcie tej prowincji. O i oczywiście zaatakowali. Jest najlepiej. Jakbyśmy mogli tutaj wysłać was. O, tutaj wygląda obiecująco. Teraz prawie wszystkie dywizje mało są w ich stolicy. To się tak powiem wymieniają. Okej, okay, jeżeli zabierzemy im jedną prowincję, to już będzie trochę po nich, szczerze powiem. To nie jest najważniejsze, szczerze powiem, na ten moment. To możemy wziąć. Jakieś mamy taką minusową ideę? Unconventional Army. Military Factory Donation. No, to mi się podoba. Dobra, tutaj robimy wszystko, co możemy. Szczerze powiem, jesteśmy dosyć do przodu, więc zbytnio nie możemy nic porobić. Okej, okay, tutaj niech pójdzie na Smility. Okej, okay, no i w sumie zajęliśmy się tym. A oczywiście, że przejdą. Myślałem, że się nam uda to ogarnąć, ale oczywiście, gdy tylko to zrobiliśmy, przeszli na kolejną prowincję. Co jeszcze gorzej? Na tą, którą nie powinni przechodzić, ponieważ to nie jest dobra prowincja dla nas. Okej, okay, niech ta kawaleria pójdzie, bo ta kawaleria to jest jedna z najlepszych. Anti-Goring Pact. Szczerze powiem, tak, bardzo chętnie wejdę do Anti-Goring Pact, bo nie powiem, teraz Goring naprawdę mam z nim problemy same. Coś mogę poprawić? To nie, nie mogę. Mogę tylko to zwiększyć, w sumie nie jest to jakieś mega kosztowne. Okej, okay. Tutaj niech dywizje trochę się zajmą tym. Tak chętnie przyjmiemy was do wojny. Buganda doszła do wojny, więc jesteśmy szczęśliwi. W ogóle Madagaskar nam tu wszystko organizuje. Okej. Co możemy zrobić? Nie wiem, no lotnictwo możemy porobić. To jest coś takiego, że tak naprawdę w sumie mamy tylko coś takiego, więc to nie jest zbyt dużo. Możemy bombardować militarki. Chyba coś w powietrzu mają. Nie wygląda na to. Więc nasze dwa sterowce będą to wszystko robiły. Ok, widzę, że już tutaj wspomagają nas. Teraz to, co my chcemy realnie zrobić, to wreszcie przejąć to, bo to jest, oni są w ostatnich punktach zwycięstwa, które są takie, wiecie, że coś mogą nam, coś im dają, no ale niestety, ale jak sami widzicie tutaj, będziemy musieli tak powoli zrobić. Okej, okay, co to jest? Ja bym chętnie bym to zrobił, nie potrzebuję zbytnio bonusów. Okej, okay. Jeżeli nikt nie atakuje, to ich atakuje. No bo niestety, ale jak sami widzicie, co to jest? Young Leader. Jak sami widzicie dosłownie, jak im spada organizacja, co jest po nich. Jak tym się zajmiemy, to dosłownie będziemy mogli całą siłę przenieść na Guringie. Pytanie jest, co wy tutaj... A, bo wy macie frakcję. Okej, okay, to dobrze, że ich nie połączę, bo już chciałem ich połączyć, takie, że a, nie będzie problemu. A teraz jakbym ich połączył, to byłby problem. Okej. Okay. No w sumie mogę wysłać, mam dosyć, nie powiem, dużo expa na tych dywizjach.
więc dosłownie to bardzo, ale to bardzo oddaje. Okej, może lepsza broń, że powiem, nie wiem co aż tak bardzo robić, ponieważ nawet jeżeli to zacznę robić, to aż tak dużo nie mam, nie będę mieć fabryk, żeby to zrobić sprzętowo. Więc też nie chcę takie... Okej, ta Ganika właśnie się wyzwoliła. Jest z nami, a my w sumie, jak sami widzicie, jesteśmy w miarę dobrze rozłożeni. Aż dziwne, że ci nic nie robią, bo ci to powinni zaatakować, nie wiem, dołączyć do tej frakcji w ogóle, a tak to nic nie robią. No dosłownie, my wszystko całą rzekę robimy. 81%, no nie, no to 28 tysiaków, oni tam 15 stracili, ale no wiadomo, że my w głównej mierze się walczyliśmy przeciwko jednej sile. Okej. Wiecie co, może tutaj część tych wyślę. A tutaj niech dalej przyjmują. Bo ten port to zgaduję, że to będzie już jeden z ostatnich punktów. Właśnie. Dobra, o kurde, to mało, mało było, no w miarę duże. Okej. Nie wiem, czy chcę robić to w miarę w ramach frakcji, więc, że tak powiem, wezmę to. Coś jeszcze Gurinkę miał? O, tutaj. Bum. Ma to. A Burundi damy zapewne Rwandzie, bo Rwanda zapewne chciała Burundi. Okej. I to jest sprawiedliwe rozdanie. To na razie możemy włączyć. I tutaj możemy, czekajcie, bo to jest, to kosztowało. Kosztowało to 100. Czy się zbukowało? Miałem ten minus 75. Okej, okay, najpierw może wystawmy tą dywizję. I co tam możemy porobić? To możemy zrobić. To możemy dać, realnie rzecz biorąc, przez dłuższy czas będzie mieć tylko same karabiny, więc... więc to nie będzie aż takiego... dużego. Okej. Okay. No, powoli to nam się będzie robiło, bo teraz mamy te drzewko polityczne, nie mamy nic do atakowania, więc... w sumie... czekajcie, bo ten... gościu... ten gościu ogólnie byłby dobrym field marshalem, szczerze powiem. Okej, okay, dawajcie go. Chyba, że mam jakiegoś innego organizatora. Nie, nie mamy. Okej, okay, no to ty zostajesz nowym marszałkiem. Kogo tutaj mamy? Jakiegoś z komando. Swordsbearer. Jungle Rat. Czy ten gość nie był jakiś taki dobry, bo był na pustynię? Więc może tak sobie zamienimy, a tutaj w głównej mierze chodziło mi o Logistic Wizard. Bo to jest po prostu rzecz, którą wszyscy pragną. Okej, okay. W takim razie w sumie na razie nic nie możemy robić. Musimy czekać. No. Czy mam jakieś fabryki? Zbytnio nie. Mogę dać tutaj do budowy, ale raczej przez dłuższy czas tutaj nic nie pojawi się. Okej. Okay. Możemy lepszą artę zrobić, ale też z niej nie korzystamy. No ogólnie rzecz biorąc, to nic zbytnio nie możemy porobić. Okej. Okay. No każesz nam, no to zrobimy to. No mamy te... O nie, wiedziałem, że jest coś takiego, które zwiększa nam procentowo, tygodniowo. Właśnie weekly change. Ale nie, o Jezu, bo to wszystko w procentach jest.
To by się przydało zwiększyć, ale nie mamy zbytnio tam idei. Ratowajcie tutaj. Możecie poćwiczyć sobie. A my tutaj będziemy dalej kontynuować. No niestety jesteśmy w takiej pozycji, kiedy mało co możemy porobić. Chief of Navy. A dosłownie nie mamy nic. A wszyscy inni będą się bić, ponieważ mają coś we swoich drzewkach narodowych, ale my no niestety tutaj, jak tutaj wejdziemy, to no, dostaniemy plus. Tutaj możemy wybrać. Możemy tutaj. O, nie jesteśmy w frakcji? Rozwiązali frakcję? Nie dziwię się. Podoba mi się. Zaatakowaliśmy Burundi, żeby tylko później je wyzwolić. Zrozumiałe. Co tutaj mamy? Kenyan Land, Freedom Army, Hardliners, Orthodox, Moderates, Social Democrats, New Kenyan Party, Liberal, Kenyan Coalition, United Country Party. Okej. Okay. Knight of the Long Spears. Podoba mi się to. O, kolejne. Manpower. No państwo ewidentnie promuje manpower. Ale nie będziemy produkować, modernizować tego, ponieważ realnie rzecz biorąc potrzebujemy jak najwięcej karabinów. No i dalej będziemy rozwijać naszą gospodarkę. Co tutaj możemy dać? Kolejną rzecz. Tutaj też. I też możemy dać. No, w głównej mierze to musimy teraz czekać. Na pewno nam się political power później przyda. Na pewno musimy poczekać. Tanganika mi się nawet podoba. Oni mają jakieś drzewko? Nie, nie macie. Aż dziwne, że nikt w ostatnim czasie nie robił drzewek do tych, bo wiecie, bo to jest coś takiego, że oni mają takie małe drzewka, zawsze można jakąś tam ścieżkę dodać, czy coś takiego. Na przykład ci tutaj mają też taką. Tutaj Madagaskar jest, on był z nami w sojuszu, więc w sumie mało co im zostało. Okej. Dobra, uleczmy. No tak, zajmiemy się. O Jezu, pamiętam jak. Okej. Ktoś przeciwko nam zaatakował. Okej, wy jesteście przeciwko wszystkim. Tak, to może być problem. Teraz walczą ze wszystkim, więc w sumie my aż tak bardzo dużo nie możemy tutaj porobić. Ale no, trochę im to zajmie. Zawsze moglibyśmy przejść przez to, ale to nie jest aż takie ważne. Okej, co tutaj możemy sobie robić realnie? Bo jak sami widzicie, to jest coś takiego, że mamy te karabiny, możemy polepszyć, ale wolę jednak zbierać. O, nasza stolica to Nairobi. I to w naszą stolicę przyjęli. Co za. Nie będę kontynuować. Realnie rzecz biorąc, powinienem kończyć zbytnio odcinek, bo wiecie, bo w sumie tak trochę to potrwa, więc na kolejnym to zrobimy. To nie jest też takie ważne, że powiem, było ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, razem z tym to sześć. Sześć, no i siedem. Siedem fokusów nam zostało drzewku, po czym tak naprawdę będziemy się bić, więc zobaczymy, jak to będzie. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Dragon. No to, cześć.